Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zainstalować aplikację z Androida na systemie Windows. A więc zapraszam do oglądania. Aby zainstalować jakąkolwiek aplikację z Androida na systemie Windows, będziecie musieli obejrzeć mój poprzedni poradnik dotyczący instalacji środowiska BlueStacks, czyli krótko mówiąc, jest to emulator Androida na system operacyjny Windows. Więc w opisie macie link do tego filmu oraz tutaj w karcie zaraz wam się to powinno wyświetlić, o ile to dodałem. Mam nadzieję, że to dodałem. No i tak się prezentuje ten poprzedni poradnik. To jest, jak zainstalować Androida na Windows. Oglądacie sobie go do końca. No i krok drugi to jest ten krok, czyli ten film obecnie, który teraz oglądacie, czyli jak zainstalować na tym emulatorze aplikację z Androida na Windowsa oczywiście. Więc skoro już obejrzeliście ten poradnik, no to skoro już macie zainstalowanego BlueStacka, no to sobie go uruchamiamy. Menadżera sobie uruchamiamy. To jest Android 11. W poprzednim filmiku instalowaliśmy Androida 11. Poradnik dotyczący zmiany tych ikon nagram dzisiaj albo jutro. Nie wiem, czy się wyrobię, ale będzie taki poradnik, jak zmienić właśnie te ikony podczas startu tego emulatora. Dobra, mój Android już się uruchomił. Powiększę okno, żebyście widzieli tutaj wszystko, co ja dokładnie robię. No to są aplikacje, które domyślnie już są w emulatorze Androida. No tutaj mamy sklep Play. No i przeglądarkę Chrome. Dzisiaj wam pokażę, jak zainstalować aplikacje z sklepu Play oraz spoza sklepu Play, czyli poprzez przeglądarkę internetową. Więc klikamy sobie na sklep Play. Tutaj musicie się zalogować. No, z logowaniem nie powinniście mieć problemu, ponieważ każdy to chyba umie. Więc ja robię cięcie i widzimy się już w samym sklepie Play. Po zalogowaniu się i zaakceptowaniu tam wszystkich warunków korzystania z usługi Google'a i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w końcu w sklepie Play na Windowsie, tak? Więc możemy sobie wpisać dowolną aplikację, którą chcecie zainstalować i sobie po prostu instalujecie. No tutaj nie ma jakiejś większej filozofii, każdy wie, jak się instaluje raczej aplikację. Więc ja sobie zainstaluję Szkica, czyli mój ulubiony program do edycji grafik oraz jej tworzenia. Tutaj sobie możemy zaktualizować od razu te usługi. No i instalujemy. Każdą aplikację sobie tutaj możecie zainstalować. Problemów raczej nie będzie, ponieważ oprogramowanie BlueStacks jest bardzo dobrze zoptymalizowane pod system Windows. I dobra, możemy sobie otworzyć aplikację. Jak widzicie, wszystko działa idealnie. Rotacja ekranu. No i co? Mamy szkica na Windowsie, bo tej aplikacji nie ma. Oryginalnie na Windowsa nie została wydana, więc możecie w taki sposób ją zdobyć poprzez zainstalowanie środowiska BlueStacks. Tutaj ołówki mamy. Bardzo polecam wam tą aplikację, jeżeli lubicie tworzyć jakieś grafiki, na przykład
Jeżeli chcielibyście stworzyć jakąś grafikę na YouTube'a, to tutaj możecie sobie zrobić ją. Ja tak właśnie robię w tej aplikacji te miniaturki. Dobra, może koniec omawianie tej aplikacji. Polecam, linki macie w opisie, jakby coś. I teraz zainstalujemy sobie aplikację spoza sklepu Play. No i pytanie, co by tu zainstalować? Może Farminga 20. Więc wchodzimy sobie w aplikacje systemowe, przeglądarka Chrome. A już tutaj sobie możemy zainstalować dowolną aplikację. Jeżeli by Was się pytało o zezwolenia, no to akceptujecie to wszystko. Ja już ten plik miałem pobrany, więc sobie tylko zainstaluję pełną aplikację, bez której ruszyć się nie mogę, a jest to Zarchiver, czyli menadżer plików na Androida. A teraz posłuży mi on jako Andro Windowsa. Tak sobie wymyśliłem. Tutaj sobie włączamy zezwolenia. To było w pobranych ten farming. Instaluj. To wszystko taka sama procedura jak na telefonie. Tylko że na większym ekranie, no. No to tutaj musimy dla każdej aplikacji zezwolenia ustawić, żeby nie blokowało pobierania plików czy tam innych czynności wykonywanych przez użytkownika. Dobra, mamy już Farminga 20 zainstalowanego na Windowsie. Tutaj, jeżeli sobie wyjdziecie na pulpit, to tutaj macie wszystkie skróty do tych aplikacji bezpośrednio na pulpicie. Więc jeżeli byście chcieli bezpośrednio z poziomu pulpitu przejść do aplikacji androidowskiej, no to klikacie sobie na tą ikonę, no i tam przekierowuje Was do tego emulatora, czyli do BlueStacka, BlueStacks, i automatycznie uruchamia tą aplikację, którą chcieliście. Przetestujemy sobie tego Farminga, tylko ustawię sobie, żeby głos się mój nagrywał podczas rozgrywki. Dobra, już jestem. Jak widzicie, mamy Farminga 20 na Windowsie. No i co? Przetestujmy, czy w ogóle działa. No raczej powinien działać, bo BlueStacks jest bardzo dobrze zoptymalizowanym środowiskiem, więc nie powinien zawierać błędów. Jak widzicie, tutaj już się wszystko pięknie wczytało. Nie ma żadnych lagów, nawet przy wysokim obciążeniu aplikacji. A więc ustawmy sobie grafikę na bardzo wysoką. No przecież teraz gramy na laptopie. Znaczy, ja mam laptopa, wy tam możecie na PC-cie to robić. Tutaj mamy kartę graficzną, na telefonie niestety nie mamy. A więc gra będzie nam lepiej chodziła niż na samym telefonie. Tutaj Giants już nam więcej funkcji graficznych nie dał. No to trochę lipa z ich strony, że nie ma tych fajnych ustawień graficznych, ale i tak już trochę lepiej to wygląda. No, jest pewien problem, Houston, ponieważ aplikacje na Androida, na Windowsie nie są przystosowane do klawiatury fizycznej, więc będziemy musieli sobie to samemu ustawić, na przykład wychodzenie sobie
zrobimy pod klawiszem E, takie to tam było, ale to może w następnym odcinku to wam nagram, jak to się ustawia, jak to się wychodziło. Dobra, na Windowsie trochę ciężej się gra, bo muszę to wszystko myszą robić. No dobra, kwadratowe chodzenie normalnie, bo no muszę to wszystko kursorem robić. Ale możemy to sobie zaradzić, dodając kontrolki, o których opowiem w następnym odcinku. No, następnym poradniku dotyczącym konfiguracji klawiatury pod dowolną aplikację na emulatorze BlueStacks. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że wam pomogłem. A więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. No i co? To tyle. Trzymajcie się, do następnego i cześć!